Cześć! Dzisiaj mam bardzo dużo nowości, tanich nowości i drogich nowości, ale też ważne jest to, że mam dużo pielęgnacji i dużo kolorówki. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to ten film powstaje przy współpracy z firmą Fridge, za którą bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, za to, że ta firma istnieje. Ja już Wam produkty Fridge na moim kanale pokazywałam, to nie jest dla mnie żadna nowość, raczej chcę odświeżyć, przypomnieć, bo może nie wszyscy się jakby orientują, że taka marka istnieje, co to jest, czym ona się charakteryzuje, bo myślę, że na tle różnych marek pielęgnacyjnych ta naprawdę jest bardzo odznaczająca się, zarówno jeżeli chodzi o filozofię firmy, o same produkty, o ich działanie, stosowanie i tak dalej. Więc od początku ja będę posiłkować się oczywiście komputerem. Zacznę od pierwszego produktu. Konkretnie będę Wam pokazywać produkt, mówić dlaczego go lubię, dlaczego go używam. Ale jeszcze przed tym wszystkim najważniejsza rzecz. Produkty marki Fridge robione są dla Was indywidualnie. Podpisane macie na tych produktach, do kiedy należy je użyć, dlatego że to są produkty naturalne, ze super dobrym składem, których trwałość najzwyczajniej w świecie jest krótsza niż innych konserwowanych produktów do pielęgnacji twarzy. I te produkty należy trzymać w lodówce, co dla mnie akurat jest plusem, dlatego że pierwsze co ja robię rano, to generalnie jak już wstanę i parę innych rzeczy drobnych zrobię, domyślcie się jakich, to kieruję moje kroki do lodówki, a konkretnie do ekspresu, który stoi koło lodówki, wyciągam mleko do kawy i mam tam moje pierwsze kroki pielęgnacji, w zależności od tego, czy się maluję, czy się nie maluję, zaraz będę opowiadać. Więc pierwszy produkt, który pokazuję, to jest 4.1 Coffee Eye. Pokazywałam Wam już ten krem. Zużyłam poprzednie opakowanie. Jest bardzo duże. Tu jest 14 gramów z fajną pompeczką. Słuchajcie, nakładamy go odrobinę. Naprawdę, to jest zdecydowanie wystarczająca ilość na jedno i drugie oko. Jak się domyślacie, to jest produkt z kofeiną, czyli działa pobudzająco. Obkurcza naczynia tutaj w skórze pod oczami. Czyli redukuje opuchliznę, to ja wiem na pewno. Opowiem Wam o moich odczuciach, a zaraz zerkniemy, co tam jeszcze producent na temat tego kremu mówi. Dużym plusem jest zapach, bo on po prostu pachnie jak kawa, czyli bardzo rano pobudza. Bardzo szybko się wchłania, pozostawia przyjemną, dość lepką warstwę, ale nie taką lepką, żeby to denerwowało, że się, wiecie, czujecie, że się coś klei. Zostawię warstwę lepką, ale na tyle przyjemną, że się sprawdza też właśnie pod makijaż. Niemniej używajcie go odrobinę, bo łatwo po prostu nałożyć za dużo tego produktu. Słuchajcie, one są w ogóle oczywiście produkowane w Polsce, jakby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości. I ten krem mocno nawilżający, redukujący obrzęk i krem pod oczami, no czyli tak jak mówię. Silnie skoncentrowany preparat kawowy jest dedykowany delikatnej skórze w oku, oczu. Szczególnie polecany, gdy skóra jest szorstka i wysuszona. Też fajnie teraz na ten okres taki, no jeszcze zimowy, jakby nie patrzeć. Te produkty są w 100% naturalne, 100% świeże, czyli właśnie przygotowane, wysłane Wam z Waszym terminem przydatności do zużycia. Oraz są wegańskie, nie zawierają żadnego alkoholu, macie 2,5 miesiąca generalnie na zużycie tych produktów i to jest uczciwy czas, kiedy można je zużyć. I on zawiera m.in. olej migdałowy, masło kokosowe, ekstrakt właśnie z kawy arabika. Co więcej dodać? Słuchajcie, oleje no to nawilża, kawa pobudza, obkurcza, sprawia, że opuchlizna pod oczami jest zdecydowanie mniejsza. To jest produkt, który ja osobiście używam rano jako mój pierwszy krok w pielęgnacji po oczyszczeniu skóry twarzy, czyli nakładam ten krem pod oczy. I teraz w zasadzie w zależności od tego, czy idę się za chwilę malować, czy będę się malować później, używam jednego bądź drugiego produktu. Tutaj je dwa trzymam. Jeżeli nie idę się malować, będę się malować później, albo nie będę malować się wcale, czyli ta pielęgnacja później będzie dłuższa, innymi słowy będę później jeszcze nakładać jakieś kremy albo inne cuda, to używam tego produktu. To jest Fridge Serum 1 Róża, tak się dokładnie nazywa. I to jest róża regeneracyjna i wzmocnienie. Tutaj też mamy 30 gramów. To są wszystko szklane opakowania, są zimne, przyniosłem z lodówki, zaraz muszę odnieść. I ten produkt, słuchajcie, to jest silna regeneracja i odmłodzenie skóry. Poprawia mikrookrążenie, wzmacnia naczynie krwionośne, czyli w zasadzie z tym kremem kawowym pod oczy to jest fajny duet właśnie rano, taki na odświeżenie. On jest też chłodny, żeby ta skóra, wiecie, po prostu zaczęła działać i odparowywać po nocy. Czyli opuchlizna, żeby zaczęła trochę schodzić. I tutaj tak samo, to jest 100% naturalny produkt, wegański. Trzeba go trzymać w lodówce. I to jest
Preparat o żelowej konsystencji, dokładnie odpowiednio wybrane składniki aktywne zapewniają silne działanie regeneracyjne i nawilżające. On zawiera najwyższej jakości olejki eteryczne z róży damasceńskiej i ma działanie odmładzające, pobudzające mikrocyrkulację krwi, wzmacniające naczynia krwionośne. Łagodzi podrażnienia, przesuszenie skóry, zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, żeńszenia mają, te preparaty mają znakomite właściwości przeciwzmarszczkowe, rewitalizujące, a ekstrakt z aloesu nawilża, łagodzi skórę twarzy. Można stosować rano i wieczorem i można też dodatkowo w ciągu dnia. I na serum w razie konieczności należy nałożyć dowolnie wybrany krem. Ja to serum, tak jak Wam mówię, używam rano razem z tym kawowym kremem pod oczy. Jezu, jak to pachnie różą, ale... To ładnie pachnie różą i to niezbyt intensywnie, to nie taka babciowa róża, jakby ktoś się mógł bać. To jest, nie będę go teraz nakładać, a wiecie co, na szyję go sobie nałożę. To jest produkt, który jest niesamowicie leciutki, pięknie nawilża, on po chwili lekko też napina skórę, ale nie w jakiś taki sposób ściągający, tylko czuć po prostu, że ta skóra jest taka napięta, ukojona, bardzo przyjemna. Także dzisiaj powędruję na moją szyję. Natomiast na twarz nałożę inny produkt, który jest dla mnie po prostu też kremem na dzień, genialnym pod makijaż. I to się nazywa, słuchajcie, Serum Bomb 1.9. Tutaj jest znowu 30 gramów, bardzo duże opakowanie. Te koraliki ozdobne też są fajne, z pompką. I znowu wegański, w 100% świeży, bez alkoholu. Prawdziwa bomba witamin i minerałów, składników aktywnych, dedykowane cerze zmęczonej, zniszczonej, przesuszonej, odwodnionej. Halo? Działanie ujędrniające, przeciwzmarszczkowe, odżywiające, rozświetlające, wszystko w jednym. Ten esencjonalny krem przeciwzmarszczkowy to prawdziwa bomba witaminowa dla skóry, twarzy, szyi i dekoltu. Ma aksamitną, lejącą konsystencję na tłuszcze przesuszoną skórę, a przy tym delikatnie rozświetla, nadając jej zdrowego kolorytu. W skład wchodzą aż 4 zimno tłoczone oleje. Olej arganowy, olej różany z dwóch gatunków róż, olej z pestek truskawek, ekstrakt z miłożębu, ekstrakt z melisy, ekstrakt z lnu, dodatek mocznika, no to super, złuszczające, prawda, i nawilżające, i olejek rumian, no, i olejek rumiankowy. Czyli łagodzenie podrażnień, działanie rozjaśniające na przebarwienia, mikrokrążenie, antyoksydacja, opóźnienie procesów starzenia, ulestecznienie, rozjaśnienie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ten produkt jest świetny pod makijaż, jest bardzo lekki, przepięknie skórę przygotowuje. Ja mówię zawsze w pielęgnacji, którą Wam polecam, którą używam i lubię, jakie działanie produkt ma, jeżeli chodzi o makijaż, dlatego że ja jestem dziewczyną, która lubi się malować i która zwraca na to uwagę, żeby krem był po prostu dobrą bazą pod makijaż. Ja na co dzień nie używam takich typowych baz silikonowych, nie mam jakichś problemów z przetłuszczaniem się skóry, mam skórę suchą, nie mam też problemów z jakimiś rozszerzonymi porami, więc dla mnie po prostu krem bądź serum musi być jednocześnie dobrą bazą. Ten produkt pachnie delikatnie i takie mi się nasuwa skojarzenie, że on pachnie lekko ziołowo, aptecznie. Jest to bardzo delikatny zapach. On szybko znika. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę tu będzie widać, jak delikatny i subtelny jest połysk, jak skóra po prostu szybko na ten produkt reaguje. Ja Wam powiem, że to się aż nie chce wierzyć. Pod oczami już mi się wszystko wchłonęło. I zobaczcie, jak fajnie on jest lepki. Widzicie? Co już świadczy o tym, że jest to bardzo dobry produkt właśnie pod makijaż. To jest moje trio, które trzymam w lodówce i używam teraz sumiennie rano. W zależności od tego, czy będę nakładać później jakiś krem, czy się maluję od razu, czy nie. Skóra po prostu jest potem tak zadowolona, jakbyśmy jej, nie wiem, czym ją posmarowały. Dlatego produkty Fridge naprawdę Wam polecam. Fajne jest to, że dostajemy produkt dla nas świeży. Wiem, kiedy on był zapakowany. Jakby nie ma nic złego w tym, że produkty są, wiecie, na liniach produkcyjnych i potem mają długie okresy przydatności do użycia. Natomiast to jest takie dość wyjątkowe, że dostajemy produkt typowo dla nas, zapakowany, mamy napisane, jaki laborant zapakował ten produkt, do kiedy go mamy zużyć, i mamy też typowo dobrany produkt do swojej, po prostu możemy też typowo dobrać produkt do swoich potrzeb, dlatego że linia produktów Fridge jest absolutnie ogromna, są produkty dla niej, dla niego, typowo pod oczy, do ciała, zapachy. O, zestawy miniaturki. Miniaturki, słuchajcie, zawsze można zamówić sobie właśnie próbki. Bardzo fajnie, żeby wypróbować ekstra. Patrzę teraz na te miniaturki, naprawdę można sobie nawet za 14 zł zamówić miniaturkę czegoś.
więc można wypróbować, zanim się szarpniecie na te produkty. Na dole zostawiam link ogólnie do sklepu Fridge oraz do tych trzech produktów, które Wam serdecznie polecam. Nie jest to moje pierwsze starcie z nimi, dlatego je wypróbowałam i polecam z całego serca. To jest moja nowa dzienna pielęgnacja. W tym filmie pokażę Wam jeszcze jeden produkt z Fridge, tym razem do makijażu. I to jest u mnie nowość, ale zanim dojdziemy do niego, to użyjemy podkładu. Nic Wam o tym podkładzie nie powiem, bo jest na kanale test, albo dopiero będzie. Tylko powiem, że używam Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Dobra, już jestem. Nakładać go będę pędzelkiem T101. Dużym, szybko załatwię tę sprawę. Kolor mój, który mam, to jest 130 Opal. Fajny jest właśnie w tym kremie Serum Bomb, że on jest nawilża, ją wyraźnie nawilża, bo to jest i czuć, i jest widać, że ta skóra jest piękna, pięknie nawilżona. Ale właśnie jak się nakłada podkład, to nic się na nim nie ślizga. Wiecie, o co chodzi? Czasem jest taka tłusta warstwa po produktach szczególnie silnie nawilżających, silnie odżywczych. I drugi produkt z tej samej linii. Shiseido, czyli korektor. Jeśli była już recenzja, to tu Wam się otwiera, ale myślę, że nie było, że to nie w takiej kolejności. I słuchajcie, rozprowadzę go oryginalnym beauty blenderem. I co Wam powiem? Miałam ten beauty blender w kalendarzu adwentowym Sephory i przyznam szczerze, że jak kupowałam kalendarz, starałam się tam za bardzo nie podglądać, ale tak mi się rzuciło w oczy i utrwaliło, że ten beauty blender będzie. Nie wiem, jak się ta nazywa wersja, ale nie wiem, soft pink, baby pink, na pewno pink, nie jest on biały. I powiem Wam, to nie jest zła gąbka, ale na pewno bym za nią nie dała, nie wiem ile on kosztuje. Podejrzewam, że z 60 zł chyba tyle kosztuje, co? No nie, jest już teraz tak dużo zamienników, że troszkę są za drogie te beauty blendery, wiecie? Dobra, teraz nowość puder, słuchajcie, Bourjois Silk Edition numer 52 Vanilla i to jest puder w kompakcie Smooth Pores and Fine Lines. No to spoko, nie? Even Skin Tone i 8 godzin matte finish. Także wracam do tego, tak mówiłam, Bourjois to jest numer 52. Ja 52 też używałam z Healthy Mix. Pędzelek, proszę Państwa, T119. I to jest taki puder, już widzę, który lekko nadaje kolor. Bourjois jest popularną marką, jeśli chodzi o podkłady, szczególnie te właśnie Healthy Mix, więc myślę, że większość z Was sobie dobierze ten kolor po prostu na podstawie podkładu, przepraszam. Nie orientuję się, czy są transparentne. No, całkiem ładnie to wygląda. Czyli mamy w zasadzie cerę załatwioną. Wiecie co? Chyba zrobię brwi, zanim przejdziemy do bronzerów. I tu użyję maskary od Eveline. Użyję pomady od Eveline Eyebrow Pomade, kolor Soft Brown. Użyję skośnego pędzelka do brwi z zestawu kakaowego, z tą piękną kosmetyczką, chyba jeszcze jest dostępny. Natomiast tu z drugiej strony jest spiralka, ale wspominałam Wam już ostatnio, że mój synek trochę niefortunnie ją złapał. Całość utrwale brwi żelem, który od jakiegoś czasu używam i bardzo lubię, to jest Lime Crime. Bushy, nie wiem, Bushy Brows. Staruj się napisy. Dobra, i teraz możemy przejść do bronzerów. Powiem Wam, że mam dwie nowości, ale nie jestem na 100% przekonana do kolorów. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego tragedia. To jest California Beamin. Beamin, chyba dobrze czytam. Bronzery od NYXa. Takie gigantyczne i mam The Golden One i Free Spirit i one nie są matowe i myślę sobie, że zacznę od tego Free Spirit. Pojemność to jest chyba olbrzymia, 14 gramów, olbrzymia. No, trochę się boję, ale mam w pogotowie tutaj bronzery od Koba, to mnie najwyżej poratują. Będę używać pędzelka do bronzera z zestawu Holo, uwielbiam go. Zestaw Holo to są naszej najwyższej jakości, u nas najwyższej jakości pędzle. Będę nakładać na całe policzki, właśnie dlatego, bo on jest rozświetlający i dość ciepły ten bronzer.
i bardzo napigmentowany, bo ledwo dotknęłam, a widzicie. Ja lubię wykończenie bronzera, które jest takie właśnie nie do końca matowe, dlatego że on wtedy ten produkt ładnie pracuje na twarzy ze światłem. W zależności, wiecie, pod jakim kątem jest buzia, tak on wygląda. Ale spróbuję większym pędzlem, z większym rozmachem go nałożyć. Zobaczymy, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Kolor, wam powiem, że jest taki... taki se. Trochę jest taki czerwonawy, dużym pędzlem go nie chcę nakładać. Trochę jest taki czerwonawy, trochę pomarańczowy. Także wiecie co? Na niektórych karnacjach on może dać ładny efekt opalenizny. Właśnie przez to, że jest taki złamany ten kolor, ale ja po niego sięgać nie będę. Wygląda tak. Na dłoni nie prezentuje się aż tak różowo jak na mojej karnacji, bo to jest kwestia karnacji. Natomiast ten drugi jest już taki bardzo złoto-brązowy. Ten drugi sobie jeszcze zostawię, może później spróbuję. Podratuję się jedynką i trójką z Kobo z serii Sunny Splendor. W tym białym zestawie Holo też jest taki gigantyczny pędzel. To jest T119, tylko właśnie limitowana. Jest taki wielki ten pędzel, zobaczcie. Dobra, jak już jesteśmy przy twarzy, to róż. Też NYX. Nazywa się Sweet Cheeks Glow Creamy Powder Blush. O, kolor to jest Summer Breeze. When I met you in the summer. Zobaczcie, jakie ładne opakowanie. Sweet Cheeks. I on jest taki, widzę, chyba połyskujący, ale jest prześliczny. Prześliczny. Słuchajcie, patrząc na ten kolor tu na pudełku, to bym go nie wzięła. A zobaczcie, on jest takim ślicznym pomarańczym opalizującym. Dobra, kolejny pędzel z tego samego zestawu. To jest kucyk. Wow, ale rozświetla pięknie. Zobaczcie, jak ładny. Muszę zobaczyć, czy są inne odcienie. Ale jest piękny. Oczywiście, że najlepiej one będą wyglądać takie róże rozświetlające latem. Ale kto nam zabroni zimą trochę błyszczeć. A wiecie, co mam jeszcze fajnego, nowego? Ten róż świetny, dawno nie miałam nowego różu. Mam właśnie jeszcze jeden produkt z Fridge. On się nazywa Glow and Beauty, rozświetla jej twarz i ciało. W takim słoiczku. I teraz czytałam sobie tutaj w międzyczasie opis. I to jest naturalny rozświetlacz w kremie, na który czekali wszyscy. On jest w 100% znowu naturalny, macie aż 12 miesięcy na zużycie, czyli dłużej niż na te kremy, bez alkoholu. I to jest wyjątkowa mieszanka trzech pigmentów rozświetlających. Dopasowuje się do każdej karnacji, pozwala uzyskać pełni blasku każdej cery, nadając skórze zdrowy, świetlisty wygląd. Nie bieli skórę, ale pozostawia efekt lśniącej tafli, czyli wet look. Jego unikalna formuła złożona z masła mango, oleju kokosowego, wosku pszczelego, naturalnego emolientu pozyskiwanego z oleju rycynowego rzepakowego. Stapia się ze skórą, intensywnie pielęgnuje i znowu mamy ten olejek eteryczny z róży. Słuchajcie, i tutaj napisane jest, że... Tego nie mamy przechowywać w lodówce. Napisane jest, żeby nałożyć palcem lub pędzlem na kości policzkowe, kupidy na kąciki oczu. Można też używać na ciało i można go rozsmarować na obojczykach, dekolcie, ramionach. Najlepiej łączy się z nagą skórą lub nieprzypudrowanym podkładem. Można też połączyć z ulubionym kremem, nałożyć na całą twarz, aby uzyskać efekt zdrowej, promiennej skóry. I coś wam zdradzę, że ja tego produktu już używałam. To jest nawet widać. I on cudownie wygląda na skórze, bez makijażu. Kiedy robimy totalny no make-up i na przykład nakładamy tylko rozświetlacz tutaj, to już w jakiś sposób nadaje naszej twarzy kształt, tak wiecie. Nie chcę powiedzieć, że konturuje, ale przez rozświetlenie po prostu twarz wygląda ładnie. Wygląda bardzo świeżo i faktycznie pięknie wygląda na gołej skórze. Ja go nałożę troszeczkę jednak mimo wszystko opuszkiem palca, bo... na podkład, to ja go jeszcze nie nakładałam, ale producent mówi, że możemy. I możemy, proszę Państwa, dziury się nie robią. Pięknie wygląda. I nie podkreśla w żaden sposób negatywne struktury skóry. A zobaczę z ciekawości, czy mi się pędzlem rozetrze? Pewnie. Bardzo ładny kolor. Szampański taki. Fridge ma, słuchajcie, też podkłady. Ja jeszcze nie używałam podkładów z tej marki,
Ale powiem Wam, że są bardzo interesujące, więc nie wykluczam, że zrobimy kiedyś taki test. Napiszcie, co Wy o tym myślicie, żeby zrobić test podkładu naturalnego z takim naturalnym składem. Dobra, no moja cera wygląda dzisiaj bardzo zacnie, muszę powiedzieć. Skoro już kończymy tą cerę, to użyję też tej nowości. Pokazywałam Wam ją już, to jest NYX Bear With Me Prime Set Refresh, czyli taka wielozadaniowa mgiełka do twarzy. Słuchajcie, ja nie miałam w życiu mgiełki żadnej, z żadnych firm, od tych mega drogich do tych bardzo tanich, która by miała taki atomizer, który robi długi taki psik i to jest absolutna bryza. Nie ma żadnych kropli, nie ma szans na wyczucie jakichś kropli, jeśli byście bardzo nawet chciały. Hipotetycznie na ten rozświetlacz można teraz nałożyć też rozświetlacz w kamieniu klasycznym, ale myślę, że to już by mogło dać tak mocny efekt, że wiecie, no nawet lampy mi nie było trzeba. Więc możemy przejść do oczu. Mam w zasadzie dwa nowe tusze, no jeden bardzo nowy, jeden już używałam. Mam fajny eyeliner, który kupiłam dość dawno temu, chciałabym użyć, ale mam też czarny w razie czego, jakby mi nie przypasował ten kolorowy do makijażu. I mam paletkę Ambrizzi. Przyznaję, że chciałam użyć Valentiny, ale potem stwierdziłam, że trzeba zrobić jakąś odskocznię tutaj. Słuchajcie, paleta, papier brokatowy na pewno robi duże wrażenie. Nie wiem, jeśli chodzi o Ambrizzi, ja jej jakoś bardzo nie obserwuję, ale pamiętam, że kiedyś trafiłam na jakieś story chyba, gdzie ona była w autentycznym konflikcie chyba z jakąś inną influencerką, nie mam pojęcia, czy to był youtuber czy ktoś, i tam ją tak wyzywała publicznie, że ja się trochę wystraszyłam tej Ambrizzi, przepraszam, więc tak bardzo jej nie obserwuję, boję się i wydaje mi się, że jest bardzo agresywna. Też te stylizacje jej są takie badass bardzo, więc ja tak, wiecie. Tak, paleta. A, wszyscy wiedzą, nie? Anastazja Beverly Hills. I tak, mam Jackie paletę i mam paletę Carly Bible, więc będziemy, wrócimy na pewno. Słuchajcie, och, palet u mnie dostatek do testów. Tylko ja ostatnio tak dużo, ja tak chętnie używam swoich produktów, że wiecie, no tak muszę po prostu to tak dzielić. I w ogóle zaskoczyło mnie ostatnio, jak pytałam Was o test jakichś tam produktów na Instagramie, ile ja dostałam wiadomości, że mam sobie dorować i mam pokazać produkty z Glam Shopu. To było mega miłe, ale naprawdę aż się nie spodziewałam. Dobra, wróćmy do tego. Co tutaj piszą? 16 All New All Ambrizzi Shadows, so you can achieve everything from go to daytime to ultra glamorous looks. Dobra, czyli mamy różne wykończenia. Jeszcze raz. Ta-dam! Zaświeciłam lustrem. Paleta wygląda tak. Na żywo dla mnie wygląda lepiej niż na zdjęciach. Jak ja ją zobaczyłam na zdjęciach pierwszy raz, to pomyślałam sobie, że no ne, nie, 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 nic ciekawego. Zastanawiam się tylko tak, jak patrzę, bo ja w ogóle ja pierwszy raz otworzyłam ją tu teraz z Wami, że ten OG i ten New Joker, nie wiem, kto jeszcze czyta, są mega podobne. Bardzo są podobne, słuchajcie. Dobra, dla mnie są takie same. Ten u góry jest oczywiście ciut ciemniejszy, ciut bardziej czerwony, ten na dole jest ciut bardziej żółtym brązem, natomiast no mogła se darować. Jest dużo ciekawych kolorów. To znaczy tak, jak patrzę na paletę, co sobie myślę? Fajnie, że jest tyle neutralnych cieni. No te dwa to sobie mogła darować, jeden wziąć. No jest czarny, no to dobrze, że jest w palecie czarny i to niedobrze, że jest w palecie czarny. Takich kolorów ja osobiście nie wiem, no na swoich powiekach, bo mówię teraz w tej chwili całkowicie subiektywnie, nie używam. Natomiast tu mamy prasowany brokat, to już widzę na oko. A ten cień, Burp, to jest ponoć cień, to znaczy Maxi powiedziała, że my już dawno takie mamy w Glam Shopie, więc sprawdzam tą sytuację. No tak, no to jest Lala. I powiem nawet, że Lala jest chyba trochę mocniejsza w efekcie. Lala jest trochę bardziej seledynowa w tym duochromie, ale chyba turbo cukierek jest taki jak to dokładnie. Tak, to jest bardziej turbo cukierek, wiecie? Więc tu macie tą Ambrizzi u góry. Ona ma trochę grubszą perłę. Tutaj jest Lala różowo-seledynowa, a tutaj jest cukierek różowo-złoty. Więc bardziej ona jest do cukierka, ten cień jest podobny. Zobaczymy jeszcze, jak te brokaty.
One takie są w dotyku dość podobne do tych brokatów, które są u Chudy. Tak, i one są dość suche. One tak super idealnie się nie trzymają, tak wiecie. To jest też coś takiego, trochę grubsze Turbo Plusy. W sensie Turbo Plusy są trochę drobniejsze, niektóre tylko dwa czy trzy mamy o takich grubszych, nazwijmy to, drobinach. Bo brokat ma po prostu swoją gradację, dobrze ja mówię? Wiecie, no grubość. Dobra, no kolory ciekawe, naprawdę nie grzeszę tutaj w żaden sposób, nic takiego nie mam na myśli. Chociaż teraz chwyciłam ten Anastazja, takie różowe złoto i takie sobie zrobiło na mnie wrażenie, ale zasada 2020, powiedzenie wszem i wobec, mówi co? Nie osądzaj cienia po słoczu, bo cienie są do łoczu, a nie do słoczu. Także jedziemy z tym tematem. Słuchajcie, używać będę tych pędzli, to są cienie, pędzle z zestawu Holo, z zestawu kakaowego oraz nowe nasze pojedyncze pędzle i w ogóle pojedyncze, także jak co, to postaram się Wam napisać na dole, co tam akurat użyłam za pędzelka. To zaczynamy, co? Ja sobie włączę muzę, Wy sobie pooglądajcie i pod koniec się spotkamy na podsumowaniu. Also tragedy when we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Słuchajcie, paletę podsumuję na końcu, ale powiem Wam o tym eyelinerze, jest okropny. Jest po prostu okropny. Tak, kolor ma przepiękny i jak wezmę go, zobaczcie, on jest bardzo płynny, a ten pędzelek, który tu niby jest strasznie jest sztywny, to nie jest pędzelek, to jest... To nawet nie jest taki gąbeczkowy, bo on ciągnie skórę. Jak się go nałoży jakoś tak, nie wiem, bokiem, grubo czy coś, to okej, ale jak rysujemy po oku, tak jak się rysuje po oku, to ta kreska jest tak cienka i nierówna, że prawie w ogóle tego nie widać. Nie wiem, jakiś jest bardzo, bardzo niedobry. Więcej bym go na pewno nie kupiła. Makijażem totalnie się bawiłam.
Więc wytuszujemy rzęsy i podsumujemy paletę. New Lash Curling Brush AA Wings of Color Wow Grow Super Curl Mascara. Makijażem się totalnie bawiłam, może nie jest to coś, w czym każda z nas pójdzie do pracy. Chociaż może niektóre tak. Zaraz Wam opowiem o tej palecie. Niezła ta mascara. Ale użyję raczej tej Eveline Cosmetics. Ona się nazywa Big Volume Bank. Ostatnio ją używałam. W tym tygodniu ją zaczęłam używać. To jest moja nowość. Pierwszy raz jej użyłam na live parę dni temu. Oczywiście można przy takim makijażu dokleić sztuczne rzęsy, które te oczy jeszcze bardziej na zewnątrz wyciągną. Dobra, jeśli chodzi o paletę, użyłam bardzo wielu cieni, dlatego tak się bawiłam tym makijażem, bo chciałam móc zobaczyć wiele z nich. Czyli tak, od początku. Ten różowy nałożyłam tutaj na dole w wewnętrzne kąciki i jest całkiem przyjemnym metalicznym cieniem. Ten Anastazja to jest ten, co powiedziałam przed rozpoczęciem filmu, że o, wsadziłam w niego palec i tak nie bardzo. I to jest znowu dowód na to, co mówię. Nie oceniajmy cieni po swatchowaniu, dlatego że nanosiłam go dużym syntetycznym powiekiem, palcem na dużym syntetycznym palcem, tak. Pędzlem na całą powiekę górną i wyglądał ten cień naprawdę ładnie, dał radę. To jest takie właśnie różowe złoto. Nie jest to jakiś mało popularny kolor, niemniej przepiękny. Te dwa cienie, przyznaję, że ten wygląda trochę ciemniej, bo najpierw używałam tego w załamaniu, powieki rozciera się pięknie, a później dołożyłam jeszcze tego, żeby było trochę ciemniej. Niemniej to jest praktycznie ten sam cień, tylko z trochę większą intensywnością przy tym kolorze. Tym rysowałam na początku tą kreskę, nie było żadnego problemu, tą kreskę, ten trójkąt, nie było żadnego problemu, ładnie się nakłada, ładnie się tam wszystko rozblendowało, naniosło, także no, ciężko by było mieć jakiekolwiek uwagi. Nie wiem jak na całą powiekę bym nakładała, ale to jest ładny bardzo odcień. Ten nałożyłam tu w zewnętrznych kącikach dolnej powieki, też bardzo poprawny. Czarny, nie wiem jaki był zamysł tutaj autorki, więc nie mówię tego ani na plus, ani na minus. Nie jest to bardzo czarny cień. On owszem wyczernił tu zewnętrzne kąciki, ale nie jest jakiś taki, wiecie, hebanowy. Tego też gdzieś użyłam. Aha, tego nakładałam u góry na ten trójkąt różowy z tego cienia, żeby przyciemnić. I ten trochę też tak dość jasno wyszedł. Myślałam, że bardziej przyciemni mi. Teraz tak, ten jasny to nie jest mat całkowity, bo to jest mat, słuchajcie, z minimalną perłą, drobiną. Jego mam pod łukami brwiowymi, no fajny, okej. Ten oczywiście wewnętrzne kąciki, bardzo ładny efekt. Ten nałożyłam palcem na całą powiekę, no i bardzo się osypał. Czyli to są prasowane brokaty, które zdecydowanie potrzebują kleju. No i ja chciałam zobaczyć, jak on spisze się sam. Nic to złego w tym, że on potrzebuje kleju, także jakby coś, jak chcecie mocniejszy efekt, albo żeby Wam się nie osypało, to najpierw róbcie oko lub też użyjcie kleju. Tego nie użyłam, tego nie użyłam, tego nie użyłam, tego nie użyłam, tego nie użyłam. Ten to jest też brokat, więc to podobnie. Natomiast te, których nie użyłam, też macie tutaj na swatchach. To są bardzo ładne, bardzo poprawne, metaliczne cienie. Będą bardzo ładnie wyglądać na oczach. Więc tak naprawdę, co Wy myślicie o tej palecie? To Wy mi napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Ja, jako kolekcjoner palet, cieszę się, że ją mam. Jest to piękna paleta, bardzo dobrej jakości. Nie widzę tutaj, żeby były jakieś cienie, które z jakiegoś powodu miałyby być niewypałem. Także jest to bardzo ładna jakościowo paleta. Czy konieczna, czy innowacyjna? Powiem Wam, jest tego już wszystkiego tyle na rynku, że bardzo ciężko jest nie zrobić czegoś, co nie przypomina czegoś innego. Także to już pozostawiam Wam. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii, więc piszcie koniecznie na dole. Ja na usta nałożę błyszczyk glamowy oczywiście. To jest Nude Glam z kalendarza adwentowego i on oczywiście będzie w sprzedaży indywidualnej. Trochę żeśmy go też zagęścili odrobinę, żeby był jeszcze lepszy, więc myślę, że będzie świetny. Także tak, to tyle jeśli chodzi o ten zbiorowy test nowości i o moją nową, starą pielęgnację codzienną, poranną, o tak, poranną. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach, czy znacie, czy któryś Was zainteresował, a może stwierdziłyście na przykład, że coś Was totalnie po tym filmie tym bardziej nie interesuje. Bardzo jestem ciekawa, także piszcie koniecznie
w komentarzach. To też będzie aktywność na kanale, dzięki której ten film będzie miał większe zasięgi. Będę bardzo szczęśliwa. Pamiętajcie też o subskrypcji, o kciuku w górę i buziaczki.